się nauczyć jeździć na rowerze. Jej starsza siostra otrzymała rolki, a jej rower jest taki, że kolana ma przy brodzie, jak jedzie. I młodsza jej siostra, jak tylko zobaczyła, że ona teraz ćwiczy na rolkach i rower jest dostępny, to od razu powiedziała, no to ja chcę na rowerze. No i tak się składa, że moja żona świetnie jeździ na rolkach, więc ona uczyła ją jeździć na rolkach, starszą córkę, a ja asystowałem tej młodszej. I kiedy umieściłem ją na rowerze i ona zaczęła jechać, całkiem nieźle od razu trzymała równowagę, bo wcześniej już jeździła na takim rowerku biegowym, ale trzeba było ją tak asekurować i od czasu do czasu z jednej albo z drugiej strony tak dotknąć, żeby balans złapała. No najtrudniej było przy hamowaniu na początku. Trzeba było pomóc w hamowaniu, czyli ją zatrzymać. Kiedy tak biegałem za nią, jak ona jechała na rowerze, pomyślałem o tym, że to troszeczkę tak przypomina takiego Pana Boga i nas. Kiedy my gdzieś w tej pędzie naszego życia zmierzamy, Pan Bóg objawia się w różnych trudnych sytuacjach i tak puka z jednej albo z drugiej strony, pomagając nam. Ale to nie znaczy, że nie ma go kiedy indziej. Tak jak ja byłem przy Poli cały czas i biegłem tam za nią i byłem cały czas gotowy do jakiegoś, do jakiejś pomocy, ona nie następowała tylko dlatego, że ona tego nie potrzebowała, ale byłem cały czas i kontrolowałem, starałem się kontrolować sytuację. Myślę, że to w jakiś sposób zobrazowuje właśnie Boga i Bożą troskę o nas. Faktycznie czasem są sytuacje, gdzie widzimy, gdzie doświadczamy Bożego działania, ale nie jest tak nieustannie. Jednak to nie znaczy, że Boga nie ma razem z nami wtedy, kiedy Jego działanie nie jest tak widoczne i tak spektakularne. Kiedy myślimy o naszym życiu, na pewno możemy przypomnieć sobie radosne chwile, takie szczególne chwile też bliskości z Bogiem, ale też pewnie jesteśmy w stanie przywieźć sobie na pamięć smutne chwile, których nie chcemy wcale wspominać, bo nie są one pozytywne. Jednak historia, którą dzisiaj będziemy studiować, w szczególny sposób pokaże, że Pan Bóg jest z nami zawsze. Nie tylko w tych dobrych, pozytywnych chwilach, w tych, których doświadczamy w Niego niesamowite działanie, ale również w tych smutnych, w tych trudnych. Chciałbym, abyśmy dzisiaj przestudiowali jedną księgę Biblii, księgę Rut. Zapraszam, abyście otworzyli nasze Biblię na księdze Rut. Księga Rut jest niedużą księgą, zawiera 4 rozdziały i to, co widzicie na tablicy, to nie boisko do siatkówki, tylko 4 rozdziały Księgi Rut i zaraz troszeczkę więcej powiem dlaczego, tak? Ale przeczytajmy początek Księgi Rut. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i 2 synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. Nazywał się on Elimelech, a jego żona Noemi. Synowie jego zaś Machlon i Kilion. Byli to Efratejczycy z Betlejemu judzkiego. I przyszli na pola moabskie i przebywali tam. Historia z Księgi Rut zaczyna się podobnie jak filmy Hitchcocka. Na początku mocne uderzenie. Jest głód, panuje głód. Trudna sytuacja, kryzysowy moment. Nie dość, że panuje głód,
czytamy o tutaj bohater, który się jawi, Elimelech, postanawia udać się do innego kraju. Już wprawieni czytelnicy Biblii wiemy, że tego typu sytuacje na ogół nie kończą się dobrze. Możemy pomyśleć o Abrahamie, który wyszedł do ziemi obiecanej i kiedy dotarł do ziemi, którą Pan Bóg mu wskazał, co się stało? Nastał głód i udał się do Egiptu. Jako miejsce, które miało mu pomóc. Jednak w Egipcie Egipt miał swoje wyzwania i bardzo szybko był zmuszony znów wracać. Niby susza, niby trzeba ratować życie, ale wprawieni czytelnicy Biblii wiemy, że Pan Bóg zawarł przymierze z Izraelitami. I na mocy tego przymierza Pan Bóg obiecał ich błogosławić, ale obiecał im również, że kiedy będą nieposłuszni Bogu, kiedy będą odchodzić od Niego, to On będzie syłał takie sygnały. Hej, idziecie w złą stronę. Hej, zawróćcie, tak? Przekleństwa. I jedno z tych przekleństw to właśnie jest susza i głód. Wobec tego, w jaki sposób powinni zachować się Izraelici? Uciekać do Moabu, gdzie lepiej? Czy wrócić się do Boga? Nawrócić się do Niego i do Niego wołać z prośbą o to, aby sytuacja się zmieniła. Widzimy tutaj Elimelecha, który chce wziąć sytuację w swoje ręce i iść tam, gdzie jest dobrze. I być może, jak czytamy, osiadł z całą swoją rodziną tam na polach moabskich, więc być może było dobrze. Ale niedługo. Dalej czytamy werset trzeci. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony Moabitki. Jedna nazywała się Orpa, a druga nazywała się Rut. I mieszkali tam około 10 lat. Nie wiemy, jak długo Elimelech przebywał w Moabie, nim umarł. Ale sytuacja jest nam przedstawiana bardzo szybko. Następna informacja jest o jego śmierci. Nie jest to prosta sytuacja, ale widać jej synowie Noemi byli na tyle już dojrzali, dorośli, że mogli pojąć inne kobiety za żony i pewnie utrzymywali matkę, więc jeszcze nie jest strasznie. Ale przeczytajmy werset 5. Gdy obaj, Machlon i Kilion, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona, bez obu swoich synów i bez męża. Równia pochyła w dół. Jest tylko gorzej i gorzej i gorzej. Coś, co jawiło się jako rozwiązanie. Moab, żyzny Moab, przestaje być pomocą. I tak to już jest, że chyba wszystkie rozwiązania naszych problemów na świecie są jedynie tymczasowe. Nie są trwałe, ponieważ trwałość przestała istnieć, kiedy na świat wszedł grzech. I tak to już jest na tym ziemi, że wszystko jest tymczasowe. Nawet jak naprawi się kran, nawet kiedy ta uszczelka jest już nowa i nic nie przecieka i nic nie kapie, to po jakimś czasie ta uszczelka znów się zepsuje. Nic nie trwa wiecznie. Często rzeczy, w których upatrujemy rozwiązanie naszych problemów, wydają się być piękne, cudowne, ale jednak są tylko tymczasowe. I świetnie to widać właśnie na przykładzie Księgi Rut, gdzie ratunek w ziemi moabskiej był tylko tymczasowy. Kiedy
zadziała się pierwsza tragedia, umarł jej mąż. Druga tragedia, oba jej synowie, nie było już dla niej w zasadzie miejsca na tej ziemi. Mało tego. Nawet nie była w stanie przeżyć na ziemi. Dlaczego? Bo w tamtych czasach kobieta sama, bez rodziny, jest zdana na łaskę losu. Co stało się dalej w historii? Dalej czytamy o tym, że Noemi powiedziała swoim córkom, aby one wróciły do swoich domów. Udało się z powrotem do domów, z których wyszły, aby tam zaopiekowano się nimi. Ona nie mogła liczyć na opiekę ze strony ich rodzin, ale chciała, żeby chociaż one przeżyły i udały się z powrotem do swoich domów. Co ciekawe, obie zareagowały negatywnie. Nie miały zamiaru opuszczać Noemi. Jednak Noemi nalegała i przekonywała je, aż w końcu Orpa zgodziła się i wróciła. Natomiast Rut Moabitka powiedziała tak, werset 16 i następny. Lecz Rut odpowiedziała, nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. I niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Tak odpowiedziała Rut. Kategorycznie powiedziała, nie opuszczę cię. Tak, to jest naprawdę zaskakujące. Ta historia jest zaskakująca pod wieloma względami i to jest jeden z nich. Kiedy czytamy o tej relacji, od razu pytanie jawi się w naszych głowach, jak to możliwe? Jak to możliwe, że chciała zostać ze swoją teściową? Wiecie, no... Znamy na pewno nie jeden dowcip o teściowach i relacji z teściowymi. Ja nie będę żadnego opowiadać, ale tak to jest, że często te relacje z teściami nie są idealne i nie są takie dobre, jakie byśmy sobie życzyli, aby były. Jednak tutaj mamy coś zaskakującego. Pytanie. Czy to Rut jest tak szlachetna, taka gotowa do największego poświęcenia i nie chce zostawić swojej teściowej na pastwę losu? Czy to ta teściowa była taka cudowna, taka wspaniała, tak dobrze ją traktowała, że nie chce jej zostawić? I tutaj trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje mi się, że ta wypowiedź Rut, która ukazuje naprawdę bardzo mocną decyzję, która pokazuje również, że ona nie tylko jakby przyjmuje tą teściową jako najbliższą sobie osobę, ale przyjęła również Boga tej teściowej i jest gotowa z nią być aż do śmierci. Wydaje mi się, że być może nie musimy wybierać między jedną a drugą opcją. Może to są te dwie rzeczy naraz. Rut jest szlachetną osobą i nie chce zostawić swojej teściowej, ale z drugiej strony jej teściowa jest szlachetną osobą i miała niesamowitą relację z nią i ona ukazała jej Boga, któremu ona zaufała i którego przyjęła jako swojego. Dalej czytamy, że kobiety postanowiły wrócić w rodzinne strony Noemi, do
Betlejemu. I widać, kiedy wracają do Betlejemu, chyba Betlejem jest tym, czym jest z nazwy, czyli domem chleba. Ponieważ kiedy wychodziły, to w domu chleba nie było chleba. Jednak kiedy wracają, zaczynają ludzie rozpoznawać, pytać, o, czy to nie jest Noemi? I wtedy Noemi mówi, werset 20, nie nazywajcie mnie Noemi. Noemi to jest słowo pochodzące od słowa przyjemność. Tak? Nie nazywajcie mnie przyjemną. Nazywajcie mnie Mara. To znaczy gorzka. Gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący zło mi zgotował? Tak powróciła Noemi, a wraz z nią Rut Moabitka, jej synowa, z pól moabskich, i przyszły do Betlejemu na początku żniwa jęczmiennego. Tutaj widzimy bardzo ważną rzecz. O ile można byłoby spodziewać się, że wcześniej byli bogaci, dobrze im się powodziło, było pozytywnie, to z każdym wersetem tej księgi, pierwszego rozdziału, jest coraz gorzej. I cudowna, sielska, prawdopodobnie w założeniu atmosfera, po prostu zmienia świat na coraz ciemniejszy, na coraz gorszy. Tak wygląda właśnie ten pierwszy rozdział księgi Rut. Oczywiście możemy sobie zadać pytanie, taka relacja z teściową? Jaka by ona wspaniała nie była, taka relacja z teściową? Powstaje pytanie, a jak my? Jak my traktujemy swoich bliskich? Jacy my jesteśmy dla swoich krewnych? Czy jestem taki jak Rut? Lojalny? Czy jestem taki jak Noemi? Dający się lubić? Myślę, że to jest bardzo istotne i ważne. Noemi traktowała Rut w taki sposób, że nawet w tak kryzysowej sytuacji Noemi nie chciała jej zostawić. Myślę, że to jest naprawdę przykład do naśladowania. Pierwszy rozdział kończy się zapowiedzią, że rozpoczynają się żniwa i wprowadzają nas. I to ta informacja wprowadza nas do drugiego rozdziału. Drugi i trzeci rozdział w zasadzie wyglądają tak samo. Drugi i trzeci rozdział mają podobny schemat, podobną strukturę. Zawsze na początku są plany kobiet. Drugi i trzeci rozdział się zaczyna w ten sam sposób. Również przebieg dalszy jest podobny. Dochodzi do spotkania. I na końcu zawsze jest nadzieja na przyszłość. Zawsze kończy się te środkowe rozdziały, kończą się pozytywnie. Zobaczmy i przeanalizujmy te rozdziały. Drugi rozdział zaczyna się od planów. Co kobiety planują? Zobaczmy. Pierwszy werset daje nam pewien takie tło. Narrator nam objawia pewne fakty, o których nie są jeszcze znane bohaterom. A Noemi miała dalekiego krewnego ze strony swego męża, z rodziny Elimelecha, człowieka
bardzo zamożnego, który nazywał się Boaz. Rzekła tedy Rut Moabitka do Noemi: pozwól mi pójść na pole pozbierać kłosy za tym, w którego oczach znajdę łaskę. Ona jej powiedziała: idź, córko moja. A zatem kobiety planują, jak przeżyć, jak przetrwać. I Rut idzie zbierać zboże. W tamtym czasie obowiązywało prawo Izraela, które Pan Bóg tak wspaniałomyślnie zaplanował, że osoby, które miały pewien niedostatek, mogły, idąc drogą, zbierać to, co rosło przy drodze z pola. Również podczas żniwa żniwiarze mogli przejść przez pole tylko jeden raz. Natomiast biedni mogli iść za żniwiarzami i zbierać to wszystko, czego oni nie zebrali, albo to, co im spadło. To był niesamowity system socjalny, który z jednej strony zabezpieczał los tych ubogich, a z drugiej strony nie dawał im tak nic za darmo. Musieli też zapracować na to, czego potrzebowali. I z tego właśnie postanowiły skorzystać kobiety. I czytamy dalej werset trzeci. I poszła, a przyszedłszy na pole, zbierała za żeńcami. Zdarzyło się zaś, że trafiła na kawałek pola należący do Boaza, który był z rodziny Elimelecha. Właśnie też tak się zdarzyło, że przyszedł Boaz z Betlejemu i pozdrowił żeńców: Pan z wami! A oni odpowiedzieli: niech ci Pan błogosławi. Wtedy rzekł Boaz do swojego sługi postanowionego nad żeńcami: czyja to dziewczyna? Ktoś mu wpadł w oko. A sługa postawiony nad żeńcami powiedział: jest to młoda Moabitka, która powróciła z Noemi z pól moabskich. Powiedziała ona do mnie: chciałabym za żeńcami zbierać i składać kłosy między snopami. A odkąd tylko przyszła rano, trwa przy pracy, aż dotąd ani chwilki nie odpoczywa. Także widać, Boaz, biznesmen, zwrócił uwagę na bardzo pracowitą kobietę. Dalej czytamy, że on powiedział, żeby pozwolić jej tu być i żeby nikt jej nie nagabywał. I potem dochodzi do spotkania Boaza z Rut. I Rut pada do niego i do jego stóp i pyta: skąd to znalazłam łaskę w twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę, chociaż jestem cudzoziemką? A Boaz odpowiedział jej, mówiąc: opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś, i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech ci Pan twój wynagrodzi postępek i niech będzie pełna twoja odpłata od Pana, Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod jego skrzydłami. Niezwykłe spotkanie. Dalej czytamy, że Boaz nawet daje jej posiłek. Potem poleca też, żeby troszeczkę ci żeńcy jednak więcej, żeby im tych ze snopów, tych kawałków zboża spadało, aby Rut mogła więcej zbierać z pola. I kiedy kończy się drugi rozdział, okazuje się, że Rut po dniu pracy ma mnóstwo jedzenia. I przed nią kolejne dni, cała perspektywa żniw, że będą kobiety miały co jeść, że będą miały za co żyć. I tak oto pozytywnie kończy się ten drugi rozdział. W tym rozdziale szczególną uwagę przykuwa nowy bohater, Boaz. Człowiek naprawdę zacny, sprawiedliwy.
Mi się wydaje, że często w naszej kulturze słowo sprawiedliwy, nazwanie kogoś sprawiedliwego, troszeczkę nie oddaje tego biblijnego zrozumienia, kim jest człowiek sprawiedliwy. Otóż tzadik, czyli człowiek sprawiedliwy, jest widziany przez pryzmat Starego Testamentu, w której to sprawiedliwość jest związana z postępowaniem moralnym, z wypełnianiem tych norm wyznaczonych przez Pana Boga, ale to jest tylko pewne minimum. Człowiek sprawiedliwy to człowiek i sprawiedliwość w ogóle w Starym Testamencie to nie tylko ta sprawiedliwość moralna w wypełnianiu pewnych norm. To jest również to, co my nazywamy sprawiedliwość społeczna. Tak? Czyli wyrównywanie tych braków innych ludzi. Wynika ona z tego, że każdy człowiek był stworzony na obraz Boga. I człowiek ma w sobie tą godność nadaną mu przez Boga. I dlatego, jeżeli są sytuacje w życiu, które sprawiają, że człowiek znajduje się w sytuacji, która działa na jego niekorzyść, to osoba sprawiedliwa, ta, która jest w stanie pomóc mu ze swego nadmiaru udzielić, aby wyrównać jego niedobór. A zatem osoba sprawiedliwa to jest osoba, która nie tylko etycznie postępuje, tak spełnia jakieś minimum normy, ale sprawiedliwa osoba to jest ta, która widzi też potrzeby innych, widzi w jaki sposób może pomóc i wyjść naprzeciw drugiej osobie. Właśnie szczególnie ten aspekt tej wyrównywania tej nierówności jest podkreślony w Biblii, kiedy w Starym Testamencie, kiedy mowa jest o sprawiedliwości. Zwróćmy wspólnie uwagę na kilka przykładów. Otwórzmy Księgę Przypowieści, 31 rozdział, pod sam koniec. Przypowieści, 31 rozdział, werset 8 i 9. Tam czytamy o poleceniu. Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. Otwórz swoje usta, sądź sprawiedliwie, ubogim i biednym wymierzaj sprawiedliwość. Tak i tutaj też jest nasza koncepcja sądu, może wpłynąć na odczytanie tego tekstu, ale biblijna koncepcja sądu to jest sędzia, który wstawia się za ludźmi. Sędzia, który niesie pomoc. I tutaj właśnie wymierzaj sprawiedliwość biednym, to znaczy właśnie wyrównaj ten ich niedostatek. Osoby, które nie mogą sobie pomóc, jak niemy, nie może przemówić, ty przemów za niego. Także w ten oto sposób jest pokazana właśnie ta biblijna sprawiedliwość. Ktoś jest w takiej sytuacji, że sam sobie nie może pomóc, ty jesteś w stanie to zrobić, pomóż, zrób to. Zobaczmy inny przykład. Księga Jeremiasza, 22 rozdział. Księga Jeremiasza, 22 rozdział, werset 3. Tak mówi Pan. Stosujcie prawo i sprawiedliwość i ratujcie uciśnionego z ręki gnębiciela. Obcego przybysza, ani sieroty, ani wdowy. Nie uciskajcie, nie zadawajcie gwałtu i nie przelewajcie krwi niewinnej na tym miejscu. Widzimy znów ten sposób ukazania sprawiedliwości jako wyrównanie pewnego niedostatku, jako wyjście naprzeciw osobom potrzebującym. I tutaj pojawia się kolejny motyw. Te trzy postacie, które w tamtych czasach były naprawdę w bardzo niekorzystnej sytuacji. To jest sierota, wdowa i obcy przybysz. To są osoby, które
nie mając zaplecza, aby sfinansować swoje życie, tak? Nie mają zaplecza, aby przeżyć. I dlatego Bóg wzywa Izraelitów, aby szczególną opieką otoczyli właśnie tych ludzi. Sieroty bez rodziców, wdowy bez mężów i obcych przybyszów, którzy są sami w ziemi izraelskiej. I tak się składa, że Rut była wdową, była obcym przybyszem, a Boaz był tym sprawiedliwym, który wyrównał jej niedostatek i jej teściowe ze swego nadmiaru. Chciałbym jeszcze jednym tekstem się podzielić, który opisuje właśnie Boga jako sprawiedliwego. Psalm 146. Zwróćcie uwagę, co Stary Testament mówi, kiedy mówi, że Bóg jest sprawiedliwy. Psalm 146, czytam od wersetu 7. Jest to opis Boga. Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym. Daje chleb głodnym. Pan oswobadza więźniów. Pan otwiera oczy ślepych. Pan podnosi zgnębionych. Pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże przechodniów, sierotę i wdowę wspomaga. Lecz drogę bezbożnych zatraca. Sprawiedliwy sędzia ujmuje się za potrzebującymi i każe występnym. I w ten oto sposób mogliśmy właśnie zobaczyć, czym jest sprawiedliwość w Starym Testamencie. To nie jest jakiś minimum etycznego zachowania. To jest dostrzeganie ludzi w trudnej sytuacji. Ludzi, którzy sami sobie pomóc nie mogą. I wyjście naprzeciw ich potrzebom. I właśnie takim był Boaz. Zobaczył nową osobę na polu. Zobaczył nową osobę na polu. Zobaczył nową osobę na polu. I dowiedział się, że jest to obcy przybysz. Nie ma krewnych w pobliżu. Oprócz tego, nie dość, że obcy przybysz, to jeszcze wdowa. Musi, no nie żebrać, ale musi właśnie w ten sposób zdobywać pokarm, pożywienie. I co? Zatroszczył się, żeby nikt jej nie dokuczał. Zapewnił i poprosił sług, zapewnił ją, że może tutaj korzystać do końca żniw. A sługi poprosił, żeby wyrzucali tego zboża z tych snopów, żeby miała ona jej teściowa. To jest właśnie tzadik. W ogóle dzisiaj w języku hebrajskim, kiedy jest mowa o takich datkach charytatywnych, to jest właśnie tzadaka, sprawiedliwość. Właśnie też od właśnie tzadik, przymiotnika, sprawiedliwy. A zatem też z tego wynosi się określenie ludzi, którzy w trakcie II wojny światowej, narażając swoje życie, chronili w domu, na przykład gościli, powiedzmy, Żydów, kiedy oni byli eksterminowani. To właśnie stąd wywodzi się to określenie sprawiedliwi wśród narodów świata. Czyli ci, którzy właśnie kiedy Żydzi znajdowali się w takiej tragicznej sytuacji, narażając swoje życie, wzięli, pomagali, utrzymywali ich przy życiu. To jest właśnie ten biblijny opis sprawiedliwości. Dobrze. Przejdźmy do trzeciego rozdziału i już wiemy, co w nim będzie. Będą plany kobiet, będzie spotkanie i będzie nadzieja na przyszłość. Trzeci rozdział. Może warto przeczytać chociaż ostatni werset drugiego. I przyłączyła się do służących Boaza, aby zbierać, dopóki nie zakończono żniwa jęczmiennego i żniwa pszenicznego. Mieszkała zaś ze swoją teściową. A zatem cały okres żniw
Rut spędziła pracując na polu Boaza. I co? Pod koniec. Zobaczmy trzeci rozdział. Tym razem budzi się Noemi z pomysłem. Potem rzekła do niej Noemi, jej teściowa. Córko moja, czy nie powinnabym poszukać dla ciebie ogniska domowego, przy którym dobrze byś się miała? Przecież Boaz, wśród którego służących byłaś, jest naszym krewnym. Eureka nagle. Oto dzisiejszej nocy będzie on przesiewał jęczmień na klepisku. Umyj się przeto. No po końcu żniwo się przyda. I namaść. Włóż na siebie strojne szaty. I zejdź na to klepisko. Tylko nie daj się poznać temu mężowi, aż się nie naje i napije. I ostatnich fragmentów zupełnie nie rozumiem, o co w tym chodzi, ale przejdźmy dalej. A ona jej odpowiedziała, zrobię wszystko tak, jak mi mówisz. No i faktycznie robi tak, jak jej powiedziała. Zeszła tedy na klepisko, zrobiła wszystko, co jej kazała teściowa, a gdy Boaz najadł się i napił i był w dobrym nastroju. Moja żona zawsze mówi, że mężczyźni są bardzo prości w obsłudze. Poszedł położyć się na skraju kupy zboża. Wówczas i ona przyszła niepostrzeżenie i odkryła jego nogi i położyła się. A o północy poderwał się ten mąż, obrócił się i spostrzegł kobietę u swoich nóg. Zapytał więc, kto ty jesteś? Ona zaś odpowiedziała, ja jestem Rut, służebnica twoja. Rozciągnij swój płaszcz nad swoją służebnicą, boś ty wykupiciel. A ona na to, błogosławionaś ty u Pana, córko moja. Ten drugi dowód twojej miłości lepszy jest niż pierwszy, gdyż nie uganiałaś się za młodzieńcami, ani biednymi, ani bogatymi. Nie kłopocz się teraz, córko moja. Uczynię dla ciebie cokolwiek sobie życzysz. Wiem bowiem całe miasto, żeś dzielna kobieta. Prawdą jest, że jestem twoim wykupicielem. Także widzimy nadzieję na przyszłość, tak? Rut zrobiła dokładnie to, co doradziła jej Noemi. I Boaz przyjmuje ją i zgadza się być jej wykupicielem. Rut oczywiście robi to w sposób, jaki ten sposób robiono w tamtych czasach. Może dla nas jest to zupełnie obce i dziwne, natomiast no, takie były wtedy zwyczaje. Ale co jest naprawdę niezwykłe? I co znów wychodzi na jaw? Znów się przebija i chociażby zakryć zasłoną, to i tak będzie widoczne. Sprawiedliwość Boaza. Dlaczego? Zobaczmy. Werset 12. Prawdą jestem, że jestem twoim wykupicielem. Lecz jest jeden wykupiciel jeszcze bliższy ode mnie. Pozostań tu przez noc. A rano, jeżeli on zechce cię wykupić, to dobrze, niech to uczyni. Lecz jeżeli nie zechce cię wykupić, to ja cię wykupię. Jako żyje Pan, śpi do rana. Boaz, sprawiedliwy. Wiedział, że jest jeszcze ktoś. Mógł zataić prawdę, nie powiedzieć jej. Ale wszystko powiedział. Zagrał w otwarte karty, jak to się mówi. Nic nie zataił. Oczywiście już pytania. Jak to jest z nami? Czy my czasem, jak prawda jest niewygodna, to jej nie zataimy? Kiedy coś nie jest nam na rękę, to nie przedstawimy tego w innym świetle? Widzimy Boaza. Szlachetnego Boaza. Który widać, że od pierwszej chwili Rut wpadła mu w oko. I już jest tak blisko. Ale
prawnie jest bliżej, bardziej mu się to należy. No i zobaczmy czwarty rozdział, ostatni rozdział Księgi Rut. Tymczasem Boaz podszedł do bramy miejskiej i usiadł tam. Brama w tamtych czasach to jest tam, to jest jak, nie wiem, jak rynek, jak ratusz, jak to, co my dzisiaj nazywamy tego typu instytucjami. To tam właśnie siadała Rada Starszych, to tam właśnie odbywały się sądy, dlatego to właśnie tam Jeremiasz przemawiał i mówił swoje kazania. A właśnie tak się wydarzyło, że właśnie przechodził tamtędy wykupiciel, o którym Boaz mówił. Zawołał więc do niego: hej ty, zatrzymaj się i przysiądź do mnie. On zatrzymał się i przysiadł do niego. A potem sprowadził 10 mężów spośród starszych miasta i rzekł do nich: siadajcie tutaj. A oni usiedli. I rzekł do wykupiciela: Noemi, która powróciła z pól moabskich, chce sprzedać ten kawałek pola, który należał do naszego brata Elimelecha. Pomyślałam więc sobie, że wyjawię to przed tobą i powiem: nabądź go ty w obecności tych oto obywateli i w obecności starszych ludu. Jeżeli chcesz go wykupić, wykup. A jeżeli nie chcesz go wykupić, powiedz mi, abym to wiedział, gdyż oprócz ciebie nie ma innego wykupiciela. Ja zaś jestem dopiero po tobie. A tamten rzekł: ja go wykupię. Biznes jest biznes. I wtedy Boaz wyciąga asa z rękawa. Tutaj jednak nie zagrał otwarte karty. I rzekł Boaz: w dniu, w którym nabędziesz, no coś mi się przypomniało, pole z ręki Noemi, musisz też pojąć Rut Moabitkę, wdowę po zmarłym, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości. Wówczas wykupiciel odpowiedział: nie mogę wykupić go dla siebie, aby nie narazić mojego własnego dziedzictwa. Przyjmij ty dla siebie moje prawo wykupu, gdyż ja nie mogę go wykupić. Jak szybko zmienił zdanie. Taki zaś był starodawny zwyczaj w Izraelu przy wykupie i przy zamianie, że gdy ktoś chciał zatwierdzić układ, to zdejmował swój sandał z nogi i dawał go tamtemu drugiemu. Tak zaświadczano każdą sprawę w Izraelu. Gdy więc wykupiciel powiedział do Boaza: nabądź go ty dla siebie, zdjął swój sandał. Mam nadzieję, że zrobił to samo, co Rut przed spotkaniem z Boazem też się wykąpał. Wtedy Boaz powiedział do starszych i do całego ludu: wy dziś jesteście świadkami, że nabyłem z ręki Noemi wszystko, co należało do Elimelecha i wszystko, co należało do Kibiona i do Machlona. Także i Rut Moabitkę, wdowę po Machlonie, biorę sobie za żonę, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości i aby nie zginęło imię zmarłego pośród jego braci, ani w obrębie jego rodzinnej miejscowości. Wy jesteście dziś tego świadkami. A cały lud, który był w bramie, i starsi rzekli: jesteśmy tego świadkami. Niech Pan sprawi, żeby ta kobieta, która wchodzi do twojego domu, była jak Rachel, jak Lea, które wspólnie wzniosły dom izraelski. Nabywaj mocy w Efracie i zyskuj rozgłos w Betlejemie. Niech twój ród będzie jak ród Peresa, którego Tamar urodziła Judzie, przez potomstwo, które ci da Pan z tej kobiety. Boaz pojął więc Rut za żonę. Happy end. Amerykański film. Piękna, romantyczna historia Rut i Boaza. Historia, w której no wszystko się wiedzie w niesamowity sposób. Historia, w której mamy wiele zwrotów akcji. Niektóre już bardzo spodziewane. Ale zwróćmy uwagę, co się dzieje. Ta ciemność,
ta potworna sytuacja. Tak jak ona na początku pierwszego rozdziału była tylko gorsza, gorsza i coraz gorsza, tak kroczek po kroczku, nagle jest cudowne rozwiązanie. I ten ból i to cierpienie, chyba odwrotnie. I ten ból i to cierpienie obecne w życiu Rut i Noemi znów jest odwrócone. Tym razem wszystko jest cudowne. Wszystko jest cudowne. Ale wiecie, to nie jest amerykański film wyreżyserowany przez jakiegoś reżysera Hollywood. Ale jest to zupełnie coś innego. Jest to historia wyreżyserowana przez samego Boga. Zwróćcie uwagę, że przez całą księgę Boga nie ma. Przez całą księgę tylko inni mówią o Bogu. Noemi, bogata wyszłam, teraz biedna wracam, Bóg mi to zło zgotował. Tutaj przed chwilą czytaliśmy, jak mieszkańcy Betlejemu życzyli Bożego błogosławieństwa Boazowi. Wcześniej Boaz pozdrawiał swoich żeńców. Tylko bohaterowie mówią o Bogu, a Boga jakby nie było. A jeżeli jest, no to straszne rzeczy robi. Dopuszcza głód, dopuszcza śmierć, ale nie tak jest w czwartym rozdziale. Zobaczmy, co się dzieje dalej. Werset 13. Przeczytaliśmy pierwsze zdanie, teraz przeczytamy następne. A gdy z nią obcował, w końcu, przez całą księgę, dopiero teraz przeczytamy, że coś Pan Bóg zrobił. Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. Wiecie, to wyrażenie Pan sprawił jest o wiele głębsze niż tylko Pan sprawił. Bo nagle ten werset powoduje, że musimy zupełnie inaczej patrzeć na tą historię. Nie patrzeć na historię oczyma Rut, oczyma Noemi, oczyma Boaza, ale spojrzeć przez pryzmat tego jednego wyrażenia. Pan sprawił. I właśnie tutaj widać ten element przez te trzy pierwsze rozdziały, nawet w czwartym, Bożej obecności. Rut idzie na pole i tak się składa, że akurat trafia na pole Boaza. I tak się składa, że akurat Boaz ma wizytację swoich pól. Tak się składa, że kiedy Boaz przyszedł do bramy, to akurat przychodził ten bliższy wykupiciel. Tak się składa. Ktoś kiedyś powiedział, że opatrzność to są cuda Boże, w których Pan Bóg chce być anonimowy. I coś w tym chyba jest, bo w Księdze Rut właśnie Bóg jest anonimowy przez całą księgę. Ale ten jeden fragment pokazuje, że Pan Bóg czuwał nad losem Rut i Noemi przez cały czas. I to z kolei może sprawić, że inaczej popatrzymy na sytuacje, w których cierpimy, w których przeżywamy smutek, kiedy przychodzi coś, czego nie chcemy. Nagle okazuje się, że ten żal i smutek Noemi do Boga być może był niezasadny. Być może to nie Bóg to zrobił, a jakby tego nie interpretować? Widzimy, że Pan Bóg nie zrobił to, albo nie dopuścił tego, po to, aby ją pognębić. Gdyż Pan Bóg przez całą Księgę Rut ma plan, aby
zamienić ten koszmar i to zło, które ją spotkało, w dobro i w radość. I zobaczmy, co się stało. Werset 14. Wtedy powiedziały kobiety do Noemi: błogosławiony niech będzie Pan, który ci dziś nie pozostawił bez wykupiciela, i niech imię Jego będzie głośne w Izraelu. Niechaj ten będzie dla ciebie krzepicielem duszy i żywicielem w twojej starości, gdyż urodziła go twoja synowa, która cię miłuje i która jest dla ciebie lepsza niż 7 synów. Zobaczcie, czasem rozwiązania nasze wydają się cudowne, a tylko komplikują sytuację. Noemi powiedziała, że wróciła do Betlejemu uboga, a tak naprawdę miała jeden z największych skarbów, jaki człowiek jest w stanie sobie wyobrazić. Miała lojalną Rut. Miała lojalną Rut, która ją nie zostawiła, która pracowała przez całe żniwa w pocie swego czoła, aby utrzymać ją i swoją teściową. Miała Rut, która zrodziła jej potomstwo. Miała wielki skarb, nazywając siebie ubogą. Wtedy wzięła Noemi dziecię i położyła je na swojej łonie i była dla niego piastunką. A sąsiadki nadały mu imię, opowiadając: Noemi narodził się syn, i nazwały go Obed, a ten był ojcem Isajego, który był ojcem Dawida. I tak historia rodziny Rut, perypetie jej życia, nagle na końcu księgi wpisują się w o wiele szerszą, większą i dłuższą narrację. Narrację opowiadającą o Bożym planie zbawienia. Narrację mówiącą o tym, jak Pan Bóg chce wydobyć ludzkość z ogromu grzechu i z upadku w grzech. I Pan Bóg realizuje ten plan rok po roku, wiek po wieku, używając różnych ludzi. I tak się złożyło, że właśnie ta Rut dała potomstwo, dała pradziadka Dawida, z którego to rodu narodził się Jezus, nasz Zbawiciel. Tak więc Rut jest babką samego Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Gdzieś jakaś sytuacja, jakieś problemy rodzinne jakichś anonimowych osób, nagle okazuje się, że Pan Bóg ma plan w ich życiu, przewyższający nawet ich losy, ale sięga swoją mądrością wieki do przodu. I z jej linii wywodzi Mesjasza, obiecanego Mesjasza. I to jest właśnie Pan Bóg. I to jest właśnie Jego mądrość. I to jest właśnie Jego opatrzność. I to jest Jego właśnie sprawiedliwość, kiedy Bóg nie pozostawił ludzkości samej sobie, ale konsekwentnie i żmudnie, rok po roku, wiek po wieku, prowadzi swój plan zbawienia. Jeżeli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? Tak jak apostoł Paweł nieco wcześniej napisał: gdyż Bóg współdziała we wszystkim ku zbawieniu z tymi, którzy Boga lubią. Tego doświadczyła Noemi i Rut, o czym mogliśmy się przed chwilą przekonać, studiując Księgę Rut. I tego doświadczamy również my. Czasem być może Bóg wydaje się być nieobecny w naszym życiu. Czasem być może spotykamy u nas rzeczy, których nie rozumiemy, których nie chcemy i dziwimy się, że one są. Czasem być może jakieś problemy są w rodzinie, w relacjach rodzinnych, w pracy, w różnych sferach życia. Myślimy: nie, no jak coś takiego mnie spotyka, to Bóg się ode mnie odwrócił. Ja pamiętam moją babcię, która
Rok po śmierci dziadka na raka trzustki, właściwie jeszcze mój dziadek umarł, była zdiagnozowana również na raka, miała operację zaraz po śmierci mojego dziadka. I po roku, kiedy miałem możliwość z nią studiować Biblię, kiedy Irak był taki w miarę w porządku, normalnie sobie żyła, aż te ostatnie tygodnie. Kiedy przyjechałem, bo zwykle właśnie z WSTH wracałem w czwartek do domu na weekend, i kiedy zobaczyłem, w jakiej stanie jest babcia, to nie pojechałem w następnym tygodniu do WSTH, tylko codziennie odwiedzałem moją babcię. I babcia codziennie mówiła: ja już nie chcę czytać Biblii, Bóg mnie się ode mnie odwrócił, Bóg mnie karze w ten sposób. A co ja jestem taka winna, że w ten sposób mnie karze? I ta Biblia, którą mam teraz, której używam, to jest Biblia, którą dałem mojej babci. I ona miała zakładkę założoną na tym psalmie, który mówi: i wtedy, kiedy nam obrzydł pokarm. I ona mi właśnie wtedy otworzyła ten psalm i mówi: no widzisz, jaki Pan Bóg jest? Tutaj oni doświadczali tego samego, co ja. Moja babcia też już nie chciała nic prawie jeść, oprócz bułki z dżemem. I przez 3 dni w ten sposób babcia tylko obwiniała Boga. I na 3 dzień, kiedy wróciłem od babci, bo cały czas starałem się mówić o Bożej miłości, o zbawieniu, ale to wszystko było na nic. Wróciłem i tak się gorąco modliłem do Boga i prosiłem Pana Boga: Panie Boże, jak tu pomóc mojej babci, jak do niej dostrzec? Przez cały rok studiowaliśmy Biblię, ona teraz wszystko odrzuca. I zacząłem rozmyślać o pewnym problemie mojej babci. Bo moja babcia była z moim nieprawdziwym, niebiologicznym dziadkiem, miała drugie małżeństwo. I zacząłem rozmyślać, zacząłem studiować Biblię też pod tym kątem i nagle mi przyszła pewna myśl. Następnego dnia, kiedy wróciłem do mojej babci, zacząłem z nią rozmawiać. Już miałem pewną myśl, ale zacząłem na początku zadawać pytania. I zadałem pytanie: Panie, babciu, jak to było z tym pierwszym mężem? Jak to się stało, że w ogóle się pobraliście? I wtedy babcia mi opowiedziała takie historie, kiedy ileśkrotnie osoby mówiły, że nie powinna, bo to ona była z tym chłopakiem wcześniej, potem z nim zerwała, a potem znów się zeszli, on bardzo szybko się jej oświadczył i ona przyjęła to za oświadczenie. Ludzie się dziwili, koleżanka jakaś się spotkała na drodze i mówiła: słyszałam o tym, czemu ty to robisz? Jej mama, kiedy czesała jej włosy do ślubu, mówiła jej: czemu ty to robisz? I powiedziałem: babciu, to Pan Bóg tyle razy do ciebie przemawiał, a ty mimo wszystko podjęłaś tę decyzję? Tutaj jest pierwszy błąd. Bo moja babcia mówiła, że Pan Bóg się mści, że kochała dziadka. I ja zacząłem mówić: Pan Bóg nie ma nic przeciwko miłości. Pan Bóg jest miłością, Pan Bóg kocha wszystkich ludzi. I chce, żebyśmy my też kochali wszystkich ludzi. Ale są pewne zasady. Ale przede wszystkim ty, babciu, tutaj popełniłaś błąd, że w ogóle wyszłaś za tego człowieka, który potem zresztą bardzo źle traktował babcię i dlatego się dostali. I mówię: babciu, ty powinnaś po prostu pokutować za to, że nie słuchałaś Pana Boga. I zaczęłem mówić później to samo, co wcześniej. O Ewangelii, o zbawieniu w Jezusie, o przebaczeniu w Jezusie Chrystusie. I wtedy babcia dotarła i babcia ze mną uklęknęła. I pomodliła się i przyjęła Pana Jezusa. I przyjęła zbawienie, i przyjęła przebaczenie od Niego. I niestety parę dni później trafiła do szpitala i umarła. Ale żyję tą nadzieją, że spotkam się z babcią w Bożym Królestwie. A zatem ta historia Rut i Noemi, która oskarżała Boga, pokazuje, że my jesteśmy mali. I w naszym rozumowaniu, w naszym w ogóle perspektywie to jest nic. Pan Bóg ma swoją mądrość, Pan Bóg wie wszystko
I Pan Bóg wie, co i dlaczego w naszym życiu dopuścić i pozwolić nam przejść przez to. Ale najważniejsze jest to, że kiedy przechodzimy przez te trudne chwile, nie możemy myśleć, że Boga nie ma. Ponieważ, że Bóg się od nas odwrócił, ponieważ Bóg obiecuje być z nami zawsze. Nie dopuścić do nas rzeczy, której nie bylibyśmy w stanie przejść. I w ten oto sposób możemy wielbić i dziękować Panu Bogu za Jego niesamowitą opatrzność, za Jego prowadzenie w naszym życiu, wiedząc, że nic nie dzieje się przez przypadek, że Pan Bóg nad wszystkim czuwa. W gąszczu tych wszystkich decyzji, tych różnych rzeczy i dobrych, i złych, które mówimy, czy robimy, Pan Bóg prowadzi. Niech Jemu będzie za to.